Za co cię wciągnęli? Ustawiłem termostat na piątkę. A za to cię szybko nie wypuszczą. Z rok do sprawy posiedzisz. Więzienie za zbyt wysoką temperaturę w domu. Albo policja energetyczna. Ja wiem, jak to brzmi, ale to są realne pomysły, które są na stole. Póki co władze szwajcarskie. W ten sposób chcą dyscyplinować Szwajcarów, którzy w razie niedoborów energii chcieliby siedzieć w cieple. Ja myślę, że w społeczeństwach uboższych, jak chociażby u nas, takie restrykcje nie będą potrzebne, no bo sami będziemy pilnowali tych 15-16 stopni, by nie popłynąć na rachunkach. Tak w ogóle to witam Was. Zapewne zauważyliście, że w ostatnich miesiącach, jakby nie patrzeć, w kolebce cywilizacji tutaj w Europie, zniżamy się do coraz bardziej podstawowych problemów, czy nie wybuchnie głód, czy będziemy mieli prąd, czy będziemy mieli czym ogrzać izby na zimę. To są problemy, które bardziej pasują do jakiegoś uniwersum post-apo, albo taki jest serial, czy kiedyś była gra komputerowa, o pociągu, który przemierza śnieżne krainy i no tam domyślam się, że ciepło też było racjonowane. No ale tu, tutaj. A najgorsze jest to, że cwaniaki, które nam to zafundowały, tę zimę i zapewne wiele następnych spędzą w komfortowych warunkach. Ogrzewając się energią podaną przez pompę ciepła, prąd pozyskany z solarów na dachu, a w razie awarii uruchomią sobie agregat prądotwórczy, który stoi w garażu. A ty marznij, bo inaczej Putin zbombarduje twoje miasto, kałmuki ukradną twoją pralkę i wyhędożą twojego psa. Jakoś tak to szło, prawda? Generalnie źródło tych rewelacji jest wiarygodne, nie o hędożeniu, tylko o tych wysokich karach. To jest portal Blik. Ja sprawdzałem, to jest część koncernu Springer, który składa się na Axel Springer. Tam chyba właśnie w Szwajcarii to było jakoś wydzielone, że pozwolili na rynku szwajcarskim tej pierwotnej korporacji działać, ale to nie jest ważne. Ktoś powie, że duże media manipulują. Jasne, że manipulują, ale na innym poziomie. Tutaj mamy przytoczone słowa odpowiednika naszego premiera, szefa policji. Duże medium nie będzie sobie wymyślało jakichś słów, które dany polityk nie powiedział. Duże media manipulują na innym poziomie. No i tak, w razie kryzysu, jeżeli zabraknie energii, będą zamykane baseny, sauny, nie będzie można ocieplać nieużywanych części budynków. No i także, jeżeli ktoś będzie korzystał z ogrzewania gazowego, no to nie będzie mógł mieć wyższej temperatury niż 19 stopni. Jeżeli ktoś ma domek i tam ma węgiel albo pompę ciepła, no to takie ograniczenia go nie będą dotyczyć. Oczywiście są wyjątki. Szpitale, domy spokojnej starości, przychodnie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o proponowane kary, to za zaniedbanie, czyli nie wiem, czy wyjście z domu i nie zakręcenie termostatu, czy może bardziej chodzi o budynki użyteczności publicznej, do 180 stawek dziennych. Chodzą wartości około 3000 euro. No, frank szwajcarski jest droższy od euro, ale no, to będzie porządny, podobny rząd. A za uporczywe zaniedbania, no to kara więzienia do 3 lat. No i mamy wypowiedzi polityków. Ministra Guja Permelina, który mówi o wyrywkowych kontrolach, a szef policji Freddy Frasler nazwał te patrole policją energetyczną. Tam nawet były pomysły, by wchodzić do domu, to jedno, ale z drugiej strony mierzyć, obliczać temperaturę wewnątrz na podstawie temperatury zewnętrznej elewacji, więc sami widzicie, że to są grube tematy. Aczkolwiek też się pojawiły pomysły, że no to może być trudne, żeby procesy wytaczać, prawda? Że jest pomysł, by było tak jak za czasów covidowych, czyli przychodzi ta milicja energetyczna i wystawia na dzień dobry mandacik i no tak do skutku, prawda? No więc jest dużo pomysłów na stole. Do 22 września będą się toczyły konsultacje między kantonami i wtedy coś się ulegnie. Jednak my tutaj w Unii Europejskiej mamy podobne pomysły. We Włoszech debatują nad karami około 2500 euro za no chyba też zbyt wysoką temperaturę. Tutaj szczegółów nie znam. W Komisji Europejskiej mówi się o jakichś ograniczeniach. Możemy się zrzymać, ale
No teraz troszkę jest za późno, z pustego i Salomon nie natrzepie, prawda? Za to u nas w Polsce jest propaganda sukcesu, jest węgiel, mamy pełne magazyny. Węgiel ten sprowadzany, wiemy jakie jest te jakości, jeżeli nie wiemy, to odsyłam do materiału, w którym się tym zajmowałem i tam się wypowiadał szef składu węgla, czy coś takiego. Ale też filmiki znalazłem w media społecznościowe, jak ludzie otwierają te worki z węglem i co tam w środku siedzi. To nie będziemy tutaj tego puszczać, tylko można sobie kliknąć. Teoretycznie aparatczycy partyjni coś kombinują. Nie wiem, na ile to są realne działania, a na ile markowanie czy rżnięcie głupa, jak chociażby wojaże pana Andrzeja po Afryce, który teraz będzie nam kontrakty załatwiał. Ja to uważam osobiście za przedłużenie sobie lata na nasz koszt. Nie wiem, czy pan Andrzej jest w stanie coś w Afryce, jeżeli chodzi o energetyki, załatwić, tym bardziej teraz, w połowie września. Co robi ten chłop przez pół roku, prawda? Jeździł do Kijowa, aczkolwiek pojawiła się informacja od Michała Dworczyka, że Ukraina będzie nam sprzedawała prąd i węgiel. Nie wiem, czy to słyszeliście. Ja wam tutaj zacytuję wpis na Twitterze. Michał Dworczyk. Prezydent Zełenski na konferencji w Kijowie. Ukraina będzie dystrybuować Polsce energię z elektrowni atomowej w Chmielnickim i ukraiński węgiel. Pojawiły się pytania, czy to jest ten węgiel, który my sprzedajemy na Ukrainę. Warto by było to sprawdzić, aczkolwiek z tego, co ja ustalałem, to od nas węgiel bierze Riad Achmetow dla swoich elektrowni. A po tym, jak sprawdzałem na ukraińskim OLX-ie, który jest wycinkiem rynku, no to tam masz kipi od ofert sprzedaży węgla. Tam jest dobra cena od 500 zł za tonę. I skoro na OLX-ie jest tyle ofert, no to tam na Ukrainie chyba problemu nie ma. Więc byłoby śmiesznie, no to śmiesznie, śmiesznie i strasznie, gdyby na Zachodzie były takie restrykcje, a no, u nas byśmy mieli ten węgiel, mielibyśmy prąd z elektrowni. Gdzie to jest? Chmielnickim. Ja to sprawdzałem, to jest na Zachodzie, więc póki co ruskie jakiegoś numeru nie powinno odwalić. Więc sytuacja kuriozalna. My tutaj jako aspirujące regionalne mocarstwo, przynajmniej tak się da wyczytać z komunikatów TVP, bierzemy zboże, prąd, węgiel od kraju ogarniętego wojną. Mentalność handlowa jest nieprzejednana. Dajcie znać, co ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i trzymajcie się ciepło.